kreatywnej. Serdecznie Was dzisiaj zapraszam na program na temat stylu. Będzie to program o moim stylu, taka kwintesencja mojego stylu. Trochę Wam opowiem o tym, jak jakby doszłam do tego swojego stylu. Postaram się też zrobić taki skrót i powiedzieć Wam w skrócie, jak to zrobić, żeby mieć swój styl, żeby jakby zdefiniować swój styl i żeby ubierać się potem zgodnie z jakąś swoją własną wizją, ze swoją osobowością, ze swoim typem urody również. Także zapraszam Was serdecznie, jeśli Was taka tematyka interesuje. Oczywiście wszystkie stylizacje będą z moimi ciuchami, które w 95% są ciuchami i akcesoriami z second handów i z odzysku. Także też są wśród nich rzeczy vintage, także bardzo serdecznie zapraszam. I dla tych, którzy po raz pierwszy mnie oglądają, nazywam się Kinga Nurkowska, jestem muzykiem, plastyczką, jestem też, jak widzicie, stylistką i robię programy eko, na temat eko ubierania się, na temat odzieży z odzysku i vintage oraz w ogóle na temat stylu i mody. Także zapraszam Was. Kochani, mam nadzieję, że się Wam spodoba ten program. Powiem Wam, że strasznie się stresuję, bo to jest bardzo trudny temat, naprawdę. Bardzo długo o tym myślałam i nawet trochę odwlekałam nagrywanie tego programu, bo jest to temat rzeka, jest to bardzo obszerna rzecz i trudno jest tak naprawdę w jednym programie coś powiedzieć takiego konkretnego na ten temat. Dlatego dzisiaj będzie taki wstęp jakby, ale w kolejnych moich programach zobaczycie więcej na temat stylu, na temat formowania jakby swojego stylu. No i w ogóle zawsze jakieś daję porady dotyczące stylu, czy tam dostosowania do sylwetki, czy do swojego gustu pewnych rzeczy, także na pewno będę ten temat rozwijać, będzie program o biżuterii, jak ją też dobierać do swojego i stylu, i do określonych ubrań. No także zasubskrybujcie kanał, bo wszystko to pojawi się już niebawem na moim kanale. I jeszcze raz przepraszam za kłopoty z komputerem, co skutkowało opóźnieniem programów ostatnio. Także kochani, już teraz będzie w miarę regularnie, oprócz tam tego, że jeden program ominiemy, ponieważ mam egzamin i wtedy nie ukaże się na pewno jeden odcinek. Natomiast później to nadrobię i zobaczycie, że będzie dużo fajnych programów. No to przechodzimy do rzeczy, kochani. Na początek powiem coś o sobie. Moi drodzy, mój styl bardzo długo ewoluował. Jako bardzo młoda osoba byłam bardzo, bardzo szczupła. Może nie nieproporcjonalnie szczupła czy jakaś anorektyczna, ale naprawdę byłam no, dużo szczuplejsza niż teraz jeszcze. Chociaż teraz jestem chyba taka coś pomiędzy, ale naprawdę byłam bardzo szczupła i trochę też kierowałam się kompleksami w związku z tą moją chudością, bo nie do końca to akceptowałam. No i w związku z tym moje styl ubierania był trochę taki może lekko wyzywający, bo wiecie, że im mniejsze jakby rozmiarowo ciuszki nosimy, tym wyglądamy na grubsze. No i dlatego jak nosiłam obcisłe ciuchy, no to jakby przy moim typie urody wyglądałam na mniej chudą po prostu. Mimo, że jakby obnażało to sylwetkę, ale sylwetkę mam w miarę proporcjonalną, więc jakby noszenie mniejszych ciuchów sprawiało, że wyglądało, że jednak jest trochę ciała tam, co wydawało mi się, że było dobrym pomysłem. No i w ogóle jako zazwyczaj tak jest, że młode osoby ubierają się trochę bardziej wyzywająco, bardziej szalenie. No i przyznaję, że było trochę takich szalonych ciuchów w moim życiu, stylu ubierania się takiego dość ostrego. Szczególnie na takie okazje, wiecie, jakieś imprezowe. Potrafiłam naprawdę dość hardkorowo się ubrać. Wysokie glany, bardzo krótkie spodenki i tego typu rzeczy. Ale no to są takie imprezowe, wyskokowe rzeczy. Natomiast taki mój styl ewoluował z latami. I myślę, że to, co teraz jakby noszę, to jest taki szczyt. W sensie naprawdę teraz czuję się z tym bardzo dobrze i myślę, że to już jest to. Natomiast wcześniej zawsze troszkę wydawało mi się, że jestem niezadowolona ze swojego stylu. Coś zawsze tam mi nie pasowało. No i właśnie to są te eksperymenty, także kochane panie, dajmy sobie czas, ewentualnie panowie oczywiście też, zapraszam, dajcie sobie czas na to, żeby ten styl ewoluował, żeby odkryć to, co kochacie po prostu, to jak, w czym się najlepiej czujecie, to, co wam najbardziej pasuje do waszej osobowości. To jest bardzo ważne. No i kochani, powiem wam, że na pewno oglądając moje programy, jeśli już widzieliście wcześniejsze, to już macie pojęcie o moim stylu, no bo ja pokazuję dużo różnych rzeczy i też wiecie, że ja lubię różne style tak naprawdę, więc można powiedzieć, że mój styl jest bardzo różnorodny, to po pierwsze, ale jest kilka takich moich ulubionych rodzajów
ciuchów i wiecie, jakby na przykład bardzo lubię styl francuski i styl włoski w lecie, a na przykład w zimie styl angielski. Zaraz pokażę Wam przykłady i też od razu Wam powiem w skrócie, jakie to są style, czym one się charakteryzują, może z którymś z tych stylów najbardziej się też identyfikujecie Wy. No i moi drodzy, tak co się może najbardziej rzuca w oczy, że ja lubię bardzo kolory, to prawda. I tutaj to jest chyba wynikiem tego, że lubię rzeczy artystyczne z duszą i moja osobowość jest taka dosyć różnoraka, barwna i dlatego ja po prostu lubię kolor. I też kolory wprawiają mnie w dobry nastrój, ale wiadomo, każdy lubi co innego i trzeba to szanować jak najbardziej, kochani. Ja po prostu też dobrze wyglądam w kolorach. Musicie poznać przede wszystkim swój styl kolorystyczny. Po pierwsze, zapytać siebie, co lubicie. Czy lubicie rzeczy stonowane i w nich się dobrze czujecie? Spokojne, takie bardziej jednorodne. Czy lubicie właśnie bardziej kolor? Bardziej lubicie zaszaleć tą kolorystyką? To jest pytanie do samych siebie, prawda? Ja lubię i to, ale lepiej się czuję w kolorach. Przyznaję też, że jestem typem lata. To jest jakby podstawowa rzecz, którą trzeba sobie zadać na początku, jakim jestem typem kolorystycznym. Nie musicie wcale iść do kolorysty, wystarczy, że pójdziecie sobie czy do sklepu, czy do lumpeksu, czy do sieciówki i poprzykładacie do siebie pewne typy ubrań, ciepłe barwy, pomarańcze, ciepłe żółcie, brązy, zgniłe zielenie, czy ciepłe zielenie i zobaczycie, jak się w tym czujecie, jak wasza twarz wygląda, jak wasza cera wygląda, czy zyskuje, czy traci, czy wygląda neutralnie. I wtedy będziecie wiedzieć, którym jesteście typem, bo kochani, ja jestem typem lata, to oznacza, że mam dosyć ciemną, szczególnie właśnie w lecie, dosyć ciemną karnację, raczej chłodną. Moje włosy mają naturalnie odcień raczej chłodny też i dobrze wyglądam w dosyć ostrych kolorach. To znaczy może nie tyle w jakichś bardzo krwistych czerwieniach i tego typu, ale w żywych pastelach, właśnie w zieleniach, w błękitach, w takich mocnych różach, wszystkich odcieniach, które są dosyć wyraziste, wyglądam po prostu dobrze. Tak samo lepiej wyglądam w kremowym niż w bieli, wbrew pozorom. Kremowy nie jest taki aż ostry i rażący jak biały. No i kochani, tutaj jest kilka tych typów. Jest typ jesieni, typ wiosny, typ zimy. Na przykład zimą będą osoby, które mają bardzo jasną karnację, za to ciemne włosy, ciemne brwi. I wtedy będą wyglądać świetnie też w barwach wyrazistych, w bieli, w czerni, we wszystkich takich mocnych niebieskich błękitach, w kolorach po prostu mocnych i wyrazistych, które kontrastują. Natomiast typy wiosny i lata tutaj będzie więcej ciepłych, słonecznych barw i na przykład typ jesieni to będzie typowo właśnie takie rude, brązy, zielenie, piękne takie właśnie typowo jesienne dokładnie kolory. Tych będzie tym osobom przepięknie, w odcieniach niektórych róż również, ale tutaj z różem trzeba uważać, jak się jest typem jesieni, szczególnie jak się ma rude włosy, bo z niektórymi rodzajami różu będzie się wyglądało zbyt, no będzie to po prostu zbyt rażący kontrast. Natomiast wiosna to jest wszystkie właśnie beże, kamele, neutralne barwy, jasne pastele, takie rozbielone, brzoskwiniowe kolory i wszystkie właśnie takie piękne pastelowe barwy, które chciałabym nosić, ale w których wyglądam bardzo blado. Czasem noszę, jak jestem opalona, no i widzicie tu przykład, jasny fiolet. Dzisiaj jestem ubrana w taką stylówkę, którą bardzo lubię nosić na elegancko. Bardzo jasny, taki wrzosowy fiolet. No i wiecie co, ten kolor to nie jest do końca mój kolor, on już jest dla mnie odrobinkę za blady, ale jeżeli jest lato i jestem opalona, wyglądam w tym ok. Oczywiście tutaj też grają rolę jakieś dodatki, można się ożywić pewnymi dodatkami i wygląda się od razu lepiej. No i oczywiście też jakieś tam troszkę podkreślone oko, żeby nie zginąć w tym takim bardzo bladej kolorystyce. Także ja po prostu już znam swoje możliwości i wiem, co mam z tym zrobić, jeżeli jakiś kolor nie jest tak stuprocentowo mój. Ale go lubię. Także kochani, pierwsze, jaki typ kolorystyczny, jakim typem kolorystycznym jesteśmy, drugie, co nam się po prostu podoba, bo nie wszystko, co jest w naszym typie kolorystycznym, może nam się podobać, po prostu. Trzeba się akceptować. Jeżeli nam się coś nie podoba, to koniec, nawet jeśli nam jest w tym dobrze. Tyle mam do powiedzenia na temat kolorów. Ja w ogóle lubię bardzo kolory, wszelkie.
Także właśnie pierwszy jakby znamiona mojego stylu to kolor i na przykład styl boho jest tutaj bardzo wyrazisty, styl taki artystyczny. Przykładem jest ta oto spódnica ludowa indyjska z bawełny, którą już wiele razy Wam pokazywałam i tutaj krótka przebitka właśnie z tą spódniczką i bardzo, bardzo lubię ciuszki w tym stylu. Kocham tą spódnicę i kocham tą kolorystykę. Zobaczcie, to jest w ogóle trochę kolorystyka jesieni bardziej. Pomarańcz, ale to jest taki wyrazisty pomarańcz wchodzący właśnie trochę w taką brzoskwinię i jasną czerwień. Więc to nie jest kolor, w którym jest mi źle. Naprawdę w tym kolorze wygląda w porządku. On ożywia cele i w ogóle taki kolor w większości typów kolorystycznych będzie pasował, bo jest dość wyrazisty, ale nie jest jarzący, nie jest jaskrawy. Nie jest to też taki typowy pomarańcz, w którym ja osobiście wyglądam tragicznie po prostu. Chodzi mi oczywiście o typowy pomarańcz w takim żółtawym odcieniu, taki wiecie, kolor jarzębiny, taki przydymiony pomarańcz. Jak jesienne liście. Chyba najgorszy kolor dla mojej kolorystyki. Kochani, no i wszystkie te artystyczne takie kolorowe ciuchy, które widzieliście na moim kanale, no to oczywiście to jest mój styl, jak najbardziej. Pokażę Wam tu jeszcze przebitki pewnych stylówek, które miałam na sobie. Bardzo, bardzo lubię ten styl. W każdym w zasadzie wydaniu kolorystycznym, który do mnie pasuje, czy sukienki boho właśnie w różnych długościach, prawda, długości plażowe i długości takie midi, długości nawet mini, również noszę w zimie często takie, takie w stylu szkockim na przykład, wyraziste kolory. Kocham kolor po prostu. Także to jest jedna rzecz, która jest typowa dla mnie. Druga to są rozkloszowane sukienki i bardzo lubię sukienki w stylu retro. Lata 50., 60. są takim moim ulubionym, jak chodzi o ten typ ciuchów. Ta sukieneczka, zobaczycie ją zaraz w stylówce, jest takim przykładem mojej takiej bardzo letniej sukienki, którą bardzo lubię nosić na takie nieformalne imprezki. Bo co prawda troszkę tu wystaje, zauważyłam teraz podszewka, ale to nic, tam podszewka się skróci troszeczkę. Ona jest w ogóle krótka, ale właśnie to jest coś takiego nieformalnego, niezobowiązującego. Spotkanie w gronie przyjaciół, jakieś luźne wyjście do kawiarni, coś takiego, wiecie, nawet zakupy, czemu nie? Gdzieś sobie pójdę pooglądać coś w galerii raz na rok. No i wtedy można się tak wesoło ubrać, troszkę w stylu pin-up, troszkę po prostu takim wakacyjnym stylu. No i widzieliście na moim kanale mnóstwo sukienek rozkloszowanych, spódnic rozkloszowanych. Drugi przykład to jest spódnica, która jest tutaj już w bardziej eleganckim stylu, jedwabna moja taka ulubiona. Kocham tą spódnicę. Powiem Wam, że mogłabym ją właściwie codziennie nosić, mimo że ten kolor, jak widzicie, to jest taki krem, niby okej dla mnie. Jest blady dosyć, jest taki może niewyrazisty jak na mnie, ale po prostu ta spódnica daje mi niesamowite poczucie luksusu. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyliście czegoś takiego. Wkładam coś i myślę sobie, o Boże, jak fajnie byłoby gdzieś teraz siedzieć na jachcie albo na jakimś tarasie wychodzącym na morze, w Monako, w jakimś kraju tropikalnym i po prostu rozkoszować się luksusem i komfortem, wygodą, odpoczynkiem. To jest naprawdę coś, co uwielbiam, uwielbiam po prostu. Zobaczcie sobie tu stylóweczkę z taką też jedwabną, też moją ukochaną bluzką właśnie w kolorze miętowym. No i to jest też kwintesencja mojego stylu. Rozkloszowane spódnice, sukienki, szczególnie z jedwabiu. No i to jest kolejna rzecz. Mam swoje ulubione materiały. Jestem ciekawa, czy Wy macie też swoje ukochane materiały. Jeśli szukacie swojego stylu, to zastanówcie się, jakie lubicie. Czy lubicie wyraziste faktury, jak len na przykład. Ja lubię len, ale bardziej kocham jedwab. Uwielbiam tę delikatność i tą taką zmysłowość jedwabiu, która daje mi poczucie, o tak jak ta spódnica jedwabna, po prostu takiego mega komfortu i no i właśnie luksusu też, dlaczego nie? Mogę sobie pozwolić na tą odrobinę luksusu, chociaż nie jestem oczywiście osobą z wyższych sfer, ale kocham uczucie właśnie, które daje mi jedwab, takiego trochę przepychu, trochę jakbym była księżniczką, dlaczego nie? Pozwólmy sobie, kochane panie i panowie. Moi drodzy, no i tak, druga, jakby kolejny przykład takiego luksusowego stylu, to na przykład takie spodnie włoskie, też z jedwabiu i wiskozy. No i to jest kolejna rzecz, szerokie, luźne spodnie. Uwielbiam komfort w lecie, uwielbiam też styl safari, styl włoski w lecie, który właśnie daje takie poczucie luksusu, bardzo dużej kobiecości, bardzo, bardzo takiego zmysłowego, zmysłowej przyjemności wręcz.
No i takie właśnie na przykład spodnie dają mi takie poczucie. Czuję się w tym wręcz, powiedziałabym tak, ekskluzywnie. Czy to z dodatkami typowo takimi właśnie włoskimi, jak ta kiedyś, pokażę Wam tu w stylówce, taka bluzka z lnu brązowa, czy jakieś jedwabne bluzeczki do tego, czy nawet taka półsportowa stylizacja, czy stylizacja w stylu safari właśnie, to jest super rzecz dla mnie. Coś, co kocham w lecie. No i kolejna rzecz to jest właśnie styl safari, ale ja bardzo lubię nie taki bardzo klasyczny styl safari, ale styl taki trochę podkręcony takim nowoczesnością i modą. I tutaj na przykład ja kocham, jak do stylu safari dołożę sobie takie nietypowe elementy, typ właśnie coś dżunglowego, coś takiego troszkę innego, w jakieś może jakieś elementy kwiatów takich, wiecie, tropikalnych, coś... Fajne dodatki, szczególnie tutaj dodatki w tym stylu safari mnie kręcą, właśnie skórzane pasy, jakieś fajne kapelusze, ciekawe buty, na przykład zwierzęcy wzorek albo z jakiejś ładnej skóry. Także ostatnio takie pokazywałam zresztą w programie. Kochani, jeszcze wracając do kolorów, mam też swoje takie ukochane kolory. W moim przypadku najbardziej ukochanymi przeze mnie kolorami, czyli wyrazistymi barwami, są właśnie takie kolory wina, bordo, mocny róż oraz morska zieleń. Kocham morską zieleń i właśnie bardzo, bardzo lubię rzeczy w takich barwach. Jest mi też w nich dobrze, ożywiają moją cerę, ożywiają jakby w ogóle, wyglądam jaśniej, jakoś tak bardziej, wydaje mi się, no, bardziej promienieje w takich kolorach, tak mi się wydaje. Na przykład sukienka, którą niedawno też kupiłam z Jedwabiu. Kocham tą sukienkę, po prostu jestem w niej mega zakochana. Sukienka taka trochę w stylu, właśnie jak mówiłam, w Alicji w Krainie Czarów. I spełniajmy swoje fantazje, kochane panie, kochani panowie, spełniajmy swoje fantazje. Jeżeli nawet uważacie, że coś jest szalone, że nie, no nie wypada mi czegoś takiego włożyć, gdzie, co sukienka w stylu księżniczki, czy w jakimś tam stylu, a jeżeli marzycie o tym, jeżeli Wam się to podoba, to właśnie przełamujcie swoje schematy, przełamujcie swoje tabu, bo oczywiście nie namawiam do jakiegoś nadmiernego rozbierania się, jeśli ktoś nie lubi, czy noszenia za krótkich rzeczy, to w ogóle nie o to chodzi, ale czasem są takie opory jakieś, czy społeczne wyobrażenia, czy coś, czy jakieś środowisko, w którym się obracamy. Nie kierujcie się tym, naprawdę, bo to najbardziej ogranicza człowieka. I dlaczego mamy się ograniczać? Jeżeli chcesz sobie kupić sukienkę księżniczki, to ją sobie kup. Zasługujesz. Dziewczyny, zasługujemy na to. Naprawdę tyle, co kobiety robią w swoim życiu, ile wkładają we wszystko serca, wysiłku, naprawdę zasługujemy na to. Zasługujemy, żeby ubrać się jak księżniczka, jeżeli mam na to ochotę. Albo ubrać się, nie wiem, w stylu militarnym, jeśli nawet jesteście dobrymi matkami Polkami, mówiąc już w cudzysłowie oczywiście, to dlaczego nie? Chcecie się ubrać w stylu hardrockowym? Ubierzcie się, wymyślcie pretekst, kupcie bilet na koncert dla siebie i dla męża czy partnera i po prostu ubierzcie się tam, byście te glany, coś naprawdę hardkorowego, jeśli macie taki feel i jeśli chcecie tego, jeśli Wam się to podoba. Nie ograniczajmy się, bo naprawdę nie warto, bo to czyni nas nieszczęśliwymi. Ja odkryłam już dawno, dawno, że trzeba spełniać swoje marzenia. Nawet jeżeli się wydają nam śmieszne, spełnijmy to. Kup sobie bilet na Sylwestra, na bal sylwestrowy, nawet bal przebierańców, żeby włożyć raz w życiu tą nie wiem, to przebranie piratki, czy tą suknię balową księżniczki, kopciuszka, cokolwiek. Warto, naprawdę warto nawet odłożyć, nawet nie kupić nowej lodówki, chyba że naprawdę musicie, tak jak ja ostatnio. Zainwestować w siebie, w spełnienie swoich marzeń, bo uwierzcie mi, że wasze życie, jak będziecie spełniać swoje marzenia, będzie piękniejsze, po prostu będziecie się czuć szczęśliwsza, a szczęśliwsza osoba też promienieje na otoczenie i po prostu jest lepsza dla innych. Także pokonujmy swoje bariery, po prostu pokonujmy swoje bariery i jeśli jakiś styl się wam podoba, a dotąd go nie wypróbowałyście, próbujcie, po prostu próbujcie. Moje drogie panie, tutaj szczególnie do pań mówię, kobiety naprawdę są niesamowitymi istotami. Ja nie mówię, że mężczyźni nie są, ale ja mówię jako kobieta, ponieważ jestem kobietą. Mówię ze swojego doświadczenia i tylko jakby do tego jestem nie mogę się wypowiadać w imieniu mężczyzn, prawda? Pamiętajcie, jesteście wspaniałe. Trzeba odkrywać siebie, poznać siebie. Żeby znaleźć swój styl, musicie wiedzieć, jakie macie pragnienia,
tak naprawdę, co się Wam podoba i spełniajcie to, po prostu to spełniajcie. Czy podoba Wam się styl skandynawski? Prostota, dobrej jakości materiały, minimalistyczny styl, ubierajcie się w ten sposób, po prostu. Nawet jeżeli uważacie, że to może jest jakieś nieciekawe czy skromne, a jeżeli się w tym czujecie, to noście tylko to. Okej. Jeżeli Wam się podoba styl włoski, wysokie obcasy, seksowne sukienki, dekolty, właśnie jedwabie, lny, noście to, bo w tym będziecie czuć piękne i szczęśliwe, po prostu. A jeżeli lubicie styl francuski, czyli niewymuszoną elegancję i taki specyficzny szyk, o którym niedługo Wam opowiem w osobnym programie, to właśnie tak się ubierajcie. A jeżeli lubicie mieszać style jak ja, to słuchajcie swojej intuicji. Co w danym dniu macie ochotę włożyć? Czy chcecie być bardziej szalone, czy chcecie się właśnie wyciszyć w tym minimalistycznym stylu? Jeśli macie bardziej sportowy tryb życia i lubicie styl amerykański, to noście styl amerykański, więcej jeansów, jakichś takich jasnych sneakerów, sportowych stylówek. Jeśli lubicie styl angielski, bardzo wysmakowany, bardzo taki stonowany, wełny i też szlachetne materiały, to też noście to, co się Wam podoba, po prostu. Wiecie co, taka mała anegdota, wiem, że to nie jest do końca na temat, ale jako dziecko bardzo marzyłam, żeby mieć lalkę Barbie. To było jeszcze w czasach, kiedy nie było tak łatwo kupić taką lalkę na co dzień. No i dostałam w końcu lalkę od rodziców, ale no nie była to Barbie. I wiecie co, no rodzice sobie oczywiście nie zdają zawsze do końca sprawy, dlaczego, z jakich pobudek dziecko chce konkretną rzecz. To była oczywiście też zachodnia lalka, ale innej marki. No i byłam, byłam rozczarowana. Nie żeby to był jakiś wielki cios, ale gdzieś tam dalej marzyłam o tej Barbie. No wiecie, po prostu to miała być Barbie, nie jakaś inna lalka. Mimo że była może tak samo dobra, tak samo ładna, tak samo ubrana, ale po prostu to miała być Barbie i koniec. Amen. I wiecie co, jak byłam dorosła, kupiłam sobie Barbie. I to nawet powiem Wam, że to było mocno po 30. Dzięki Bogu pracuję w szkole i mogłam mieć pretekst, żeby tej Barbie, tym Barbie właściwie, zrobić też dom, który można zobaczyć na moim kanale w programach o plastyce. I po prostu mogłam spełnić swoje marzenia i mogłam... I powiem Wam, że to super na moją psychikę zadziałało. Ja się mogłam, mając jakiś głupi pretekst, prawda, szkołę, po prostu pobawić tymi lalkami. Kupić sobie Barbie, kupiłam ją w Lumpeksie, co prawda, więc trochę się czuję rozgrzeszona bardziej, ale świetnie się z tym poczułam. Kupiłam sobie coś, co zawsze chciałam, mam tą Barbie i nie oddam jej. Chyba że kiedyś już poczuję się całkowicie spełniona i stwierdzę, już spełniłam, oddaję dzieciom jakimś. I po prostu to jest super. Nieważne jak wydaje Wam się szalone to marzenie. Jeśli chcieliście jakąś książkę w dzieciństwie, a teraz jesteście dorośli, ale dalej chcecie tą książkę, i to spełnijcie to marzenie. Kurczę, chcecie torebkę za 3000? To nie jest głupie marzenie, to nie jest próżne marzenie. Należy się Wam ta torebka, po prostu. Dziewczyny wychowują dzieci, naprawdę dają z siebie wiele, więc zasługujecie odłożyć sobie na tą torebkę, a nawet wziąć kredyt na tą głupią torebkę za 3000, jeśli to Ci da poczucie szczęścia. Tak uważam i naprawdę uwierzcie mi, że słuchanie siebie i spełnianie swoich marzeń to jest klucz do zadowolenia po prostu z życia. Ja nie mam dzieci, ale robię inne rzeczy, z których myślę, że mogę być dumna. Oczywiście nie mówię o tym vlogu, tylko ogólnie o życiu. Także myślę, że też zasługuję na to, żeby spełniać swoje marzenia i spełniam je. Pomału, ale spełniam. Dobra, koniec mojej rady na temat spełniania marzeń, ale naprawdę Was namawiam, szukajcie swojego stylu. Jeśli ktoś z Was chciałby na przykład mojej pomocy czy porady w tym, jak najbardziej jestem otwarta, można pisać na modę ekokreatywną. Nawet jestem w stanie takie usługi, powiedzmy, stylistki również swoje zaoferować, czy sprzątanie szafy, czy pomoc w zakupach, czy cokolwiek. Chociaż powiem Wam, że takie rzeczy robię do tej pory w teatrze albo dla przyjaciół. Natomiast myślę, że jestem jak najbardziej jako plastyczka i jako również od wielu lat teatralna stylistka do tego predysponowana. Także zapraszam, ale tak naprawdę możecie to zrobić same, kochane panie. Trzeba wejrzeć w siebie, po prostu wejrzeć w siebie i dać sobie to, czego potrzebujemy.
No i oczywiście są też typy sylwetki. Warto poznać też, jakim jesteście typem sylwetki i do tego dostosowywać też swój styl, bo to bardzo duże ma znaczenie wbrew pozorom. Ja mam dosyć harmonijną sylwetkę i w wielu rzeczach jest mi dobrze, przyznaję, że to ułatwia sprawę, ale są też rzeczy, których unikam, bardzo szerokich ramion, dużych dekoltów łódek, które poszerzają moje ramiona, z natury już dosyć szerokie. Ja nie mam kompleksu ramion, ale po prostu mówię to dlatego, gdzieś tam zwracam na to uwagę, żeby ciuchy nie poszerzały mnie jeszcze bardziej w ramionach, bo to może wyglądać już potem tak nieproporcjonalnie i tyle. Tak samo spodnie biodrówki przy moich kobiecych kształtach będą też tutaj niekoniecznie dobrze zawsze wyglądały, szczególnie jak są zbyt obcisłe. Także zwracajmy na to uwagę. Jeśli jesteś typem gruszki, czyli wąska u góry, a szersza u dołu, czyli raczej nogi i uda mocniej zbudowane, to zajrzyj sobie na strony, co dla takiego typu sylwetki jest dobre, że na przykład spódnice w kroju A, bardziej rozkloszowane góry właśnie w stylu łódki, odkrywające piękne kobiece ramiona, będą świetnie na takich sylwetkach wyglądały. A na przykład dla figury jabłka, tutaj mocniej zbudowanej w okolicy brzucha, raczej z dużym biustem i zgrabne, długie nogi, to będziecie świetnie wyglądać na przykład w princeskach i w krojach, które tutaj gdzieś mają takie nieregularne drapowania, które będą formować tą sylwetkę. I oczywiście odsłaniać piękne nogi, bo w przypadku takiej sylwetki to jest ogromny atut. Pokazywać dekolt, na przykład w dekoltach typu takiego kopertowego. Świetny, świetny, świetny myk dla takiej właśnie sylwetki z biustem, dla typu jabłka. Jest mnóstwo tych typów. Jest jeszcze typ trójkąta, prawda, gdzie tutaj możemy zharmonizować na przykład właśnie rozkloszowanymi krojami, czy po prostu innymi typami strojów, typ kwadratu, czyli taka sylwetka prosta, chłopięca bardziej, też jest wiele myków dla takich typów urody. Ja tutaj nie mam czasu o wszystkim mówić, jeśli Was interesuje ta tematyka, to piszcie, to być może zrobię osobny program po prostu jak dobrać ciuchy do takich różnych sylwetek. Możecie też pisać, jakie macie Wy sylwetki i co byście się chciały dowiedzieć. Także jak najbardziej zapraszam do takich dyskusji czy do propozycji na kolejne programy. Tymczasem nie mam aż tyle możliwości, żeby to dziś w pełni rozwinąć. Jeszcze jakieś rady dotyczące stylu. Kochani, biżuteria, będzie cały program o tym. Ja tylko tak krótko wspomnę, że na co dzień lubię bardzo delikatną biżuterię i ze szlachetnych materiałów. Ja nigdy nie kupuję sztucznej biżuterii, chyba że to są jakieś dodatki, broszki, na przykład w stylu vintage, to uwielbiam, i paski takie biżuteryjne. Natomiast łańcuszki wyłącznie z metali szlachetnych, srebro, złoto. Ja nie uznaję absolutnie innej biżuterii, bo jednak to zawsze widać, ta jakość się utrzymuje lata i nie warto inwestować w takie modowe, moim zdaniem przynajmniej, takie modowe, tanie elementy biżuterii, które bardzo szybko, nie dość, że wychodzą z mody, to się niszczą po prostu. Czasem po kilku włożeniach rzeczy jest już do wyrzucenia. Kocham bransoletki, to zapewne zauważyliście, że zawsze ja mam jakieś bransoletki. Uwielbiam bransoletki z naturalnych kamieni, kocham po prostu. Uwielbiam bransoletki w stylu takim hinduskim, takie szeleszczące, co niestety czasem słychać w filmie, przepraszam Was, nawet dzisiaj chyba. Uwielbiam, i to jest chyba taka najbardziej typowa dla mnie część biżuterii, najbardziej widoczna, i te bransoletki mam w różnych stylach, w różnych kolorach, bardzo często dobieram je do stylizacji, ale to jeszcze zobaczycie właśnie w programie o biżuterii. Co dalej o stylu? No i kochani, jak już będziecie wiedzieć, jak już wiecie, jaki typ kolorystyczny, jakie kolory, jaki styl Wam bardziej pasuje, jaki macie typ sylwetki, to będzie Wam bardzo blisko już do odkrycia Waszego stylu. I w zasadzie tutaj już tylko fantazja zostaje. Kochani, po prostu pozwalajcie sobie na eksperymenty, nawet jeśli czasem są nieudane, bo nigdy nie jest tak, że w 100% zawsze od razu trafiamy. Czasem trzeba pójść poprzymierzać. Jak nie macie możliwości kupować wysyłkowo i ciągle tego oddawać i Was to męczy, to idźcie poprzymierzać do sieciówki. Idźcie poprzymierzać do lumpeksu, bo w wielu lumpeksach są przymierzalnie i możecie różne rzeczy w różnych kolorach, w różnych stylach, w różnych krojach poprzymierzać i sprawdzić, co Wam tak naprawdę pasuje, co jest dla Was najlepsze, co Was najbardziej odzwierciedla,
czym się świetnie czujecie, bo tutaj jakby ja teraz zawsze sobie zadaję pytanie, jak ja się w tym czuję, czy to jest na 100%, jeżeli to jest poniżej 90%, to w ogóle nie noszę tego, choćby mi się najbardziej podobało i wystawiam to na Vinted, po prostu, albo oddaję komuś, kto wiem, że bardziej na tym skorzysta, bo wiecie, uważam, że chodzenie na czymś, co nie jest co najmniej na 90% w Twoim stylu i nie czujesz się w tym, nie ma żadnego sensu, bo to niestety przekłada się na nasze samopoczucie, na nasze zachowanie, na naszą pewność siebie i nie warto, po prostu nie warto. Kochani, mam nadzieję, że te dzisiejsze rady, te stylówki Wam się przydadzą i zachęcam Was bardzo serdecznie, piszcie, co byście jeszcze chcieli usłyszeć a propos stylów. Mam jeszcze jeden pomysł i chciałabym się Was poradzić. Bardzo proszę, piszcie, co o tym pomyśle sądzicie. Mam taką ideę, żeby zrobić tydzień moich stylówek, czyli będę się nagrywać codziennie i cały tydzień będę się ubierać jak milionerka. Ostatnio miałam taki pomysł, że bardzo bym chciała się poczuć przez jakiś czas mega luksusowo i zobaczyć, jak to jest po prostu właśnie na co dzień przez jakiś czas czuć się jak osoba po prostu taka, wiecie, z wyższych sfer, bogata. No nie mam często na to czasu, też nie zawsze mam na to nastrój, ale ostatnio właśnie naszły mnie takie przemyślenia, że fajnie byłoby się poczuć w skórze takiej ekskluzywnej osoby i właśnie chcę to zrobić, żeby codziennie ubierać się tylko w najdroższe swoje ciuchy, tylko właściwie wyłącznie w jedwab, w kaszmir i wszystkie akcesoria markowe i najdroższe, które tylko mam. Łącznie z tym, że po domu też będę nosić tylko ciuchy takie, wiecie, luksusowe, jedwabne szlafroczki, również w nocy, czyli łącznie z bielizną nocną i z wszystkim. Także piszcie, co myślicie o tym pomyśle. Czy byście chcieli zobaczyć taki tydzień moich stylówek i każdego dnia bym mówiła krótko o tym, co mam na sobie, co to są za ciuchy, no i jak się w tym czułam, jak to wpłynęło finalnie na moje samopoczucie, na moją psychikę, czy tak naprawdę to coś zmienia. Piszcie koniecznie, co o tym myślicie. I zapraszam Was już na krótką relację z moich wakacji, bo pewnie zrobię krótkie stylówki wakacyjne albo nawet haul lumpeksowy, jeśli coś mi się uda kupić. No i później krótka przerwa i będą wyzwania i będą nowe programy, także zapraszam Was już teraz serdecznie, a tymczasem do zobaczenia kochani, pa!